I don't know where the New Horizons are. I think you only know what they are after you found them, and I think the important thing is to just keep looking for them. But you can't really quantify them as new until you've already found them, and then they're not new anymore. So I think the important thing is to keep looking. No place like home, that's a business. Na festiwalu. Jeszcze raz, zacznę inaczej. Przeczytałam niedawno opinię mojego kolegi na Facebooku, kolegi filmoznawcy, który bardzo się zdziwił, że ludzie przychodzą na filmy Jamesa Benninga na Nowych Horyzontach i oglądają naturę w kinie, zamiast oglądać ją w naturze. Gdybym miała 50 zł, wydałabym 20 zł na to, żeby pójść na Spring Equinox Jamesa Benninga. To jest film o wiosennym przesileniu nakręcony w stanie Nevada, więc delektowałabym się naturą w kinie, po czym wydałabym 4 zł na to, na bilet wstępu do Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu, żeby delektować się naturą w naturze. Za 6 zł mam nadzieję, że udałoby mi się kupić tam jakąś kawę, którą mogłabym ze sobą wziąć. I w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu poczytałabym sobie książkę, która wydaje mi się, że jest najlepsza do takiego miejsca. Zaraz ją pokażę, bo właśnie ją kupiłam. To jest Chroma Księga Kolorów Dereka Germana, więc czytałabym w Ogrodzie Japońskim Chromą Księgę Kolorów Dereka Germana, pijąc, mam nadzieję, kawę, którą dałoby mi się kupić, ale w związku z tym, że zostało mi jeszcze 20 zł, to te 20 zł przeznaczyłabym na działalność którejś z organizacji broniących na przykład Puszczy Białowieskiej. W ten sposób bym pozbyła się 50 zł.